Witajcie, witajcie, to znowu ja, Góral Gra. Witam was moją nową postacią, którą, znaczy się nie nową, tylko starą. I na moim save'ie, gdyż weszła, może nie aktualizacja, ale weszedł nowy patch do Valheima. Otóż Valheim otrzymało patch 0.205.5, który dodał nową zawartość na obszarze bagna. Jakby to powiedzieć, z tego co widziałem na internecie, to prawdopodobnie jest tam coś podobnego jak... Tylko czekajcie, żebym teraz pamiętał, gdzie ja miałem bagna. Tu jak wejdę, to... Gdzie jestem? Chyba jest to dobrze? Tak. No i teraz tak. Podobno jest... widziałem już na angielskim YouTubie. Jest coś takiego jak... Jak Megan z The Forest na bagnach, taki potworek. Nie wiem ile on bije, bo jeszcze go nie widziałem. Jak wiecie, ja nagrywam Valheima, ale zacząłem od początku, także jestem dopiero, można powiedzieć, w erze brązu. Co jeszcze dodali? Mają dodać jeszcze, nie wiem czy już dodali, czy jeszcze nie. Mają dodać nowe jaskinie jakieś. Nie wiem czy to mają być w... Czy to mają być w tych... W zimowym terenie. Ale wiem, że coś takiego jest jak jakiś... Jakiś potworek właśnie. Tu coś widziałem, czy nie widziałem? Tam widzę Draugra. O! Błotna flegma. Okej. Trofeum błotnej ten, dodano śluz. Draugr przyjdzie. Idzie, idzie. O, to jest jeszcze z gwiazdką. Może weźmiemy dwójkę i jedynkę? No, tą postacią się o wiele lepiej walczy niż tamtą, co mam, ale to tylko dla pokazania po prostu, że jest jakiś nowy ten, jest jakiś właśnie nowy potworek. Chodzę tu właśnie koło bagien, ale nic nie widzę. Muszę się pilnować, bo tutaj jest ciemno, strasznie. Tu jest jakiś Draugr. Wejdźmy na zielone łąki, bo chcę wam jeszcze powiedzieć, co dodali. A więc tak, patch uwzględnia rozmaite poprawki, na przykład powiązane z głębokoświącymi potworami, czyli to co mówiłem
że jest coś. Czekajcie. Troll tu chyba jest. Jest sobie. Cześć ptaszku. Spadaj na czoło. Stamina. Weź se ładnie siot. No, dajesz coś czy nie dajesz? Dobra. Czyli to ja mówię. Dodano potwora takiego. Nie wiem jak. Jak Megan z The Forest, taka, takie, co tymi nogami tak wywijał. Też jest napisane, że powiązane z głębokim śpiącymi potworami, które nie budziły się po trafieniu z broni dystansowej. Na bagnach pojawili się bowiem niewidziane wcześniej plugastwa. To nie tylko są nowym wyzwaniem dla wikingów, czy dla was, graczy, ale zdobyte z nich materiały pozwolą wytworzyć kolejny przedmiot. Zapewne zestaw, czyli pewnie możliwe, że będzie to pancerz, o którym również wspomniano w ogłoszeniu na Steamie. Także no, zobaczymy. Mam nadzieję, że w swoim tam, co zacząłem rozgrywać, może dojdę do bagien i zobaczymy, co tam jest. Także no, na pewno ulepszyli bagna, jakieś nowe te. Wiem, że jeszcze miały wejść cavesy, czyli jakieś jaskinie, ale nie wiem, kiedy to dodali, czy to już jest w tym patchu, czy dopiero tworzą. Czy tworzą dopiero ten, także... Dziękuję za oglądanie, no i mam nadzieję, że kto będzie miał Valheima, będzie ciekawy po prostu tego, co tam jest na tych bagnach. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć.